Witam moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Anno. Jest to już 20 odcinek i dzisiaj chyba nasze główne miasto Crown Falls przejdzie większą przemianę. Także myślę, że możecie się spodziewać jakichś timelapsów, dobuduję więcej domów, co nieco poprzestawiam. W końcu wstawię tutaj elektrownię, doprowadzimy elektryczność do naszych inżynierów. No i oczywiście wybuduję ten nasz hotel i muzeum, który ostatnio zaplanowałam. Ale zaczniemy sobie nie tutaj, bo w Nowym Świecie sprawdzę tylko, jakie są kolejne potrzeby naszych inżynierów. No i tak, mamy tą kawę w potrzebach, a w zadowoleniu są na przykład bicykle. I oczywiście kawa to plantacja kawy i palarnia kawy. I jak widzicie, żadnego z tych budynków nie możemy tutaj zrobić, muszą one być w Nowym Świecie. Jeśli przejdziemy na bicykle, to mamy stal, ale oprócz tego właśnie kauczuk. Bente, prosi cię o pozwolenie na zasiedlenie wyspy. O, może się nie zgodzę. No i wracając, samą produkcję bicykli możemy już zbudować w Crown Falls i tak zrobimy. Więc dobra, przechodzimy na chwilę do Nowego Świata, a później większość czasu spędzimy w Crown Falls. No i jeszcze jest zadanko i to zawsze kusi. Zobaczmy. Zrobienie fotografii to szybkie. Sfotografuj obiekt Bojownicy o Wolność. Czyli to będzie chyba ta grupa, która tutaj właśnie sobie stała. Nie wiem, czy ich dobrze złapię. No ale trudno. Taką mam perspektywę. No i prześlij. Mapa Rafy Koralowej. Znowu kolejna mapa do poszukiwania skarbów. W końcu będziemy się musieli i tym zająć. No i rok rewolucji. Dzisiaj mija pierwsza rocznica rewolucji, która obaliła rządy La Corony. Odważni bojownicy o wolność pozostają wielką inspiracją dla nas wszystkich. Dobra, kawa. Kawę tutaj mamy, także super. Znajdźmy sobie jakieś odpowiednie miejsce pod tą kawę. Tutaj jest sporo miejsca. A czy kawę możemy robić przy haciendzie? Jakie tu mamy w ogóle opcje? Nie. Nie ma przepisu na kawę. A uprawy? Ale w uprawach jest kawa. To może zróbmy z drugiej strony, bo jak wiemy, to jest duża oszczędność miejsca. Także korzystajmy z tego po prostu. Korzystajmy z tych bonusów. Wybierzmy sobie gospodarstwo haciendy. Od razu zaplanujmy więcej. Raz, dwa, trzy, cztery. Zobaczę jeszcze, jak mi się to pomieści tutaj. Może warto byłoby się w końcu nawozem zająć. Pomyślę o tym. Dobra, to mamy zrobione. Zakłady nawozowe. Aha, do tego potrzebujemy silników. Dobra. To może zwiozę kilka. No i gazetka. No i tutaj już wiemy. Tylko to. No i dobrze zarabiamy. Super. Dobra, zróbmy sobie te nasze pola wszystkie. I do tego będziemy potrzebowali palarni kawy. Ale ja nie mam pojęcia, w jakim czasie ta kawa będzie się tworzyć. Więc chyba chwilę z tym poczekam. Kawa... Oczywiście wszędzie kawa. Zobaczmy na statystyki. Kawy produkujemy 4. Czyli to oznacza, że dwie palarnie kawy? Dobrze chyba liczę. No i oczywiście nasza hacjenda może funkcjonować jako magazyn, z tym, że nie widać, ile ona ma tych swoich miejsc przewozowych. Mam nadzieję, że będzie to funkcjonować. Możemy zbudować już też tą palarnię kawy. Dobra, w ogóle mamy tutaj ten dekret. Co możemy wybrać? Inicjatywa edukacji dietetycznej zmniejsza konsumpcję żywności przez mieszkańców. Specjalistyczne szkolenie na drwala zwiększa wydajność tartaków, chat drwali i sadów, standardowe wagi i miary zwiększa pojemność magazynową wyspy. Ja bym po prostu zrobiła tak, żeby mniej jedli.
i mamy mało obrer. Zrobimy sobie chyba po prostu obrery tutaj przy haciendzie. Poprzenoszę kilka tych domów. I tak, moduły haciendy i to będzie kwatera obrer. Zróbmy sobie w te właśnie miejsca. Na razie tyle. Zobaczymy, czy jeszcze będzie brakować. Ile ich się tutaj mieści? Aha, oni nie mają tutaj ringu, więc gdzieś musimy zmieścić ring. Na pewno się przyda. I oprócz tego, no tak, oni mają też swoje jakieś własne potrzeby. Dobra, jak już zaczęliśmy, to poróbmy to wszystko. Ten składzik haciendy może iść na przykład tutaj. A ring bokserski przy haciendzie nie zmieści się. Dobra, to zrobimy tak. Ty pójdziesz tutaj. A ring z tej strony. Proszę bardzo. Sprawdzę sobie jeszcze statystyki. Mamy za mało pącz, a reszta, powiedzmy, jest ok. Tego w ogóle nie ruszaliśmy. Minus 2 przy pączach. Dobra. Tu mieliśmy pącze, tak? Nowy status miasta, kolonia. O, i nowe rzeczy odblokowane. Dobra, no to chwilkę dłużej tu zabawimy niż myślałam. Ale już chcę to zrobić. Tak, tu mamy, tak, dokładnie, mamy tutaj wytwórcę pącz. Paloma proponuje rozpocząć odbudowę hangaru. Paloma, sugerujecie, aby zbudować pierwszą platformę na sterowce. Dobra, czyli to już kolejne zadanie. Ajajaj, to tym się zajmiemy następnym razem. I chyba nawet nie będę tracić czasu na te potrzeby naszych obrer. Też po prostu następnym razem do tego wrócimy. Jeszcze jest ich mało, to może kilka upgrade'ów z tej strony zrobię. I tutaj na szczęście nie mamy tego czasu ograniczającego nas, także mamy kawę, jeszcze tylko kauczuk. I zastanawiam się, czy tej kawy będzie w ogóle dobra ilość. Ile my mamy jej na plusie? Plus 3 pewnie na początek wystarczy, ale od razu zrobię więcej. Dwa pola to jedna palarnia i może dorobię już tutaj magazyn. Na pewno pomoże. No i dobra, porobione. Paloma zachęca cię do rozpoczęcia produkcji helu. Tym wszystkim się zajmiemy, mamy już od niej trzy zadania. Hel, platforma na sterowce i hangar dla sterowców szkieletowych. No chcę się tym zająć, tylko no nie dzisiaj. Zobaczymy też, jak szybko nam pójdzie ta przemiana Crown Falls, więc może się tym nawet zajmiemy. Na razie kauczuk, kauczuk. Dobra, to może z tym kauczukiem tutaj się przeniesiemy na drugą stronę i plantacja kauczuku pracuje w minutę. No to zróbmy może tak 4 albo 5 tych plantacji. Zaplanuję 6. No i oczywiście kolejnym krokiem będzie jeszcze przygotowanie statków transportujących to wszystko. Dobra, tutaj nie mamy żyzności kauczuku. Jeszcze nie wybudowałam i się teraz kapnęłam. Także tutaj będzie coś innego. I ta Paloma cały czas coś ode mnie chce, że mamy jakieś złoża helu. Dobrze, dobrze. Gdzie mamy kauczuk w takim razie? Dobra, ja zobaczę, czy nie moglibyśmy tego kauczuku przez doki kupować. To by była jakaś opcja. Ojej, kauczuk wymaga od nas przetransportowania 2000 łoju. Ja nie wiem, czy ja chcę. Myślę, że po prostu zobaczmy, czy gdzieś jest kauczuk na jakiejś wyspie.
I w międzyczasie stworzę może kolejny statek towarowy. I nawet odblokował nam się krążownik, także zróbmy krążownik i statek towarowy. Wystarczyło nam na obydwa, a nawet jeszcze możemy coś zakolejkować. Super, 3 statki w kolejce. Dobra, mamy też kauczuk na wyspie tej z perłami, więc już rozpoczęliśmy nawet tutaj jakąś budowę. Myślę, że to jest już najwyższy czas, żeby zmienić te nazwy. Będzie się łatwiej komunikować. Zróbmy sobie namar. I kolejna wyspa to będzie Orat. Czyli mamy Manole, Namar i Orat. No i na wyspie Namar zróbmy sobie plantację kauczuku i na szczęście potrzebujemy tylko hornalerów. Także zróbmy troszkę więcej pracowników. I to już nam wystarczy, bo tutaj idzie tylko po 10 pracowników na jeden budynek. I może gdzieś w tym... W sumie już tutaj można zacząć. No i kauczuk, zaplanujmy sobie... Może tak. No i dobra, zaplanowanych mamy 6 pól. Zróbmy sobie 4 na pewno na początek. I pasowałoby też chyba zwiększyć magazyny. Jaką my to mamy pojemność? Chyba najmniejszą. Można zupgrade'ować faktoria, ale myślę, że jednak lepszym wyjściem byłoby po prostu stworzenie składu. Tutaj dodaję 50 ton i tutaj... A, tutaj dodaję 75 ton. Dobra, zwiększę faktoria na początek. Jednak to jest opłacalne. I z tego co pamiętam, tak, tutaj mamy te 4 złoża złota, wykorzystujemy chyba tylko jedno na razie. I tu mamy jakieś zasoby, które nam się przydadzą. Dlaczego nam trzeba do tego złoża złota? Wszystko mamy. Może na to właśnie czekaliśmy. A, nie mamy ludzi. Dobra, na razie zatrzymam tutaj pracę. I pomyślimy o tym później. Na razie się nie będę tym aż tak przejmować. Mamy 20 ludzi, także po prostu zróbmy jeszcze te 2 pola i będzie ok. Dobra, to wracamy do Crown Falls. I jeszcze myślę, że zajrzę do dyplomacji. Jak tam się nasi piraci trzymają? Jaki dar może? Dobra, przyjął. I ona przyjęła. Zobaczmy, czy możemy coś z nią... A, prawa handlowe, 0 szans. No to jeszcze troszeczkę musimy mieć lepsze stosunki, tak samo on. A, jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomniała. Nie zwróciłam ostatnio uwagi na produkcję stali. I chyba będzie problem. Minus 7, no właśnie. A ile mamy żelaza i węgla? No mało. Także gdzie mamy jeszcze dostępne złoża? Tutaj na przykład. Tutaj. I tu musimy doprowadzić drogę. Magazyn. I jeszcze węgiel. Tutaj. Przeniosę ten magazyn tak po środku. Może tak, najpierw sprawdzę, ile potrzebujemy samej stali i wtedy dostosuję te surowce do tego. Minus 7 mamy, a to się robi w 30 sekund. Czyli 4 budynki dorobić trzeba. No można by było chyba skorzystać z elektryczności, no. Tutaj mamy nasz związek zawodowy. Dobra, zróbmy tutaj ten budynek. Powinien być tak. I jeszcze 4 aż. Wow, dużo tego. Ale się ta strefa nam powiększa. Niestety, bo to niezbyt ładne jest. No pomyślimy o doprowadzeniu tutaj prądu. Na razie po prostu prąd według mnie ważniejszy jest w innych miejscach. Ale teraz statystyki. Co nam pokażą statystyki? Artur wykupił udział na naszej wyspie Taborimy. Od razu tam lecimy. Trzeba. O nie, Anna grozi nam. No co ty, Ania? Niezasiedlona wyspa z homarami, trawą tef i siemieniem lnianym. Tylko co my potrzebujemy do
stworzenia nowej wyspy. Pewnie stal, której nie mamy. Dobra, zajmijmy się tymi udziałami. I tutaj oczywiście stali nie mamy. Dobra, to teraz mi przyszła kolejna myśl do głowy oczywiście. Żeby wysłać jakiś statek do Krainy Lwów, albo i nawet dwa statki, tylko weźmiemy jakieś rzeczy. Wyślę chyba dwa okręty liniowe. Także jeden niech podpłynie i niech weźmie jakieś rzeczy. Czyli przede wszystkim potrzebujemy, tak myślę, że tych stalowych belek więcej i broni. Nie wiem, co by jeszcze tam było przydatne. No ale dobra, na razie tyle. W takim razie ty i ty, bo nic nie masz na sobie. Wyruszcie do NBS-y, do Taborime. Dobra. Mamy mało robotników. I jeszcze jakiś problem. Epidemia. Ojejku. Tutaj nie mamy szpitala, tak? Mamy. Daleko. Przeniosę go po prostu. No i dobra. Mamy też sporo cegieł. Możemy zrobić jakieś lepsze drogi, żeby ten szpital wszędzie sięgał. No i dobra. Myślę, że sobie poradzą. Wracając do naszej stali, ja coś zauważyłam, jakiś problem, że jest 22? Nadal jest za mało. Co ja źle przeliczyłam? Nie wiem, co źle przeliczyłam, ale zobaczcie na to. Nasz pierwszy krążownik. Robi wrażenie, co? I tu jest nasza cała moc. Dobra. To ty sobie tutaj krąż. Może podpłyń tu. Lwia paszcza, czyli statek towarowy. Też niech się tutaj oddali. No dobra. Koniec końców ta stal nie wygląda najlepiej, a nasze surowce naturalne? Mamy teraz więcej żelaza, ale za mało węgla, czyli na pewno węgiel dorobić. Tutaj. No i co? Chyba przyda się gdzieś elektrownia. Chyba nie mam wyjścia i trzeba doprowadzić tutaj prąd, bo nie chcę dobudowywać więcej tego. To nam strasznie zanieczyszcza miasto, mimo tego, że jest to przyjemna stolica. No i tak, jakbyśmy doprowadzili prąd, to możemy od razu podłączyć te inne budynki. Tu jest jaki problem? Nie mamy bawełny. Ile jej potrzebujemy? Ile potrzebujemy tej bawełny? 8, no to jej chyba tyle nie produkujemy. Dobra, od razu się tym zajmę. Tu produkujemy zaledwie 4. No mamy 4 pola, ale 4 kolejne są zaplanowane. Tak, tędy poprowadzimy drogę do tej kopalni, żeby mieć więcej miejsca. Dobra, coś takiego mi wyszło, zmieściłam 5 pól. No musimy zrobić na pewno te 4. Dodatkowe te 2 przędzalnie i magazyn się myślę, że przyda. No i dobra, do Crown Falls. I myślę, że można teraz wykorzystać nasz nowo powstały statek towarowy i przypisać mu jakiś szlak handlowy. No i on ma aż 6 miejsc. Zastanawiam się, czy moglibyśmy zahaczyć o 2 różne produkty na razie. Później na pewno tak to nie przejdzie. Ale może tak zróbmy, żeby popłynął z Manoli po kawę, do Namaru po kauczuk i na koniec do Crown Falls. No i w Manoli niech załaduje 3 razy kawę, w Namarze niech załadują 3 razy kauczuk i to wszystko do Crown Falls. Chyba okej. Okay. No i mamy coraz więcej tych szlaków handlowych. No i tutaj możemy coś porobić. Możemy stworzyć na przykład nową grupę. Tutaj mamy Alfa Belmore, czyli Stary Świat.
Nawet możemy sobie zmienić nazwę grupy. I do tej grupy też dołączyć to. Przejść do Stary Świat. Reszta widzę, że wszystko jest Crown Falls, ale z różnych miejsc. No więc stwórzmy sobie nową grupę. I nie wiem, w sumie po prostu może Nowy Świat Crown Falls. Później będzie tego więcej, więc może tak będzie mi najłatwiej. Czyli tak, tą naszą kawę, którą zrobiliśmy tyle co, niech przejdzie do Nowy Świat Crown Falls. Perły i złoto Nowy Świat Crown Falls. Tkanina również. No i rum. Cała reszta znajduje się tylko i wyłącznie na przylądku, więc możemy sobie dorobić taką grupę, która będzie się nazywała Przylądek. No i wszystko jasne, do przylądka przejdą te futra. No i ta pszenica z seletrą. Przylądek możemy sobie schować, Stary Świat schować i to nas w tej chwili najbardziej interesuje, bo tutaj będziemy mogli coś sobie pozmieniać ewentualnie. Ale dobra, na razie niech zostanie jak jest, podoba mi się. Hangar można też wznieść w Starym Świecie, ale do jego budowy trzeba sprowadzić aluminium. No dobra. Widzę, że są jakieś problemy z zajętymi torami. Ile mamy w ogóle w składzie? No tej ropy może nam brakować, jak dorobimy kolejną elektrownię. Więc myślę, że na początek powinniśmy zrobić kolejną rafinerię. No i oczywiście szyby naftowe 2. No i tory, pozostały tylko tory. Teraz tak, jak doprowadzić prąd gdzieś tutaj? Zrobimy coś takiego. To drewno będzie musiało przestać istnieć. I pomyślmy, gdzie ta elektrownia? No gdzieś w środku będzie idealnie. Zrobię tak. Dobra, wydaje się, że tu będzie idealnie, bo będzie sięgała nawet tych kopalni. Także zróbmy coś takiego. I tory. Dobra, teraz można pomyśleć, jak to wszystko ustawić. Może w taki sposób teraz. No i ten magazyn, straż też niech gdzieś tutaj będą. No i dobra. Teraz powinniśmy produkować bardzo dużo stali. Pewnie będę mogła nawet wyburzyć część tych budynków. Ulepszę też magazyn, czy nie? O Jezu, bardzo obciążony jest. Ten też, to od razu ten polepszę. Dobra, może 3 takie sobie dadzą radę? Chociaż dobra, ulepszę. Może dlatego też produkowaliśmy tak wolno, bo te magazyny nas ograniczały. Dobra, teraz powinno być ok. O, świetnie, pociąg jedzie już do naszej elektrowni, super. Na pewno będą problemy właśnie z tym, że mamy tylko jedne tory. Myślę, że to jest dobry moment właśnie, żeby dorobić kolejne tory, chociaż na fragmencie trasy, żeby te pociągi mogły sprawnie jechać, żeby mogły się rozdzielać. Chociaż tyle, tak? Już będzie ok. Jeszcze trochę stali mamy. Także może się pokuszę. Na przykład stąd można jeszcze poprowadzić drugie. Tu niech się łączą. I do końca, o ile nam wystarczy wszystkiego. Wystarczy. Dobra. Teraz powinno być o wiele lepiej, o wiele sprawniej. I zobaczmy sobie w końcu na tą stal, jak jej teraz produkujemy. Teraz mamy plus 6, także tak, częściowo możemy wyłączyć budynki, bardzo mnie to cieszy. One teraz robią chyba w 15 sekund. Także no zobaczmy, pauza, pauza, pauza i pauza. I ile teraz? Okej, za dużo zapauzowałam.
Dobra, teraz powinno być ok. Trochę z górką, ale to nic. No jeśli chodzi o nasze surowce naturalne, o to jest pytanie. Oczywiście mamy ich za mało, za mało żelaza, za mało węgla. Nie wiem, czy my mamy w ogóle jeszcze jakieś kopalnie. Dobra, tutaj mamy żelazo na szczęście. Węgla już więcej nie mamy, ale z żelaza już korzystamy. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobra, jest. Zadanie. Nie, dziękuję. Połączę sobie tutaj i magazyn przeniosę bardziej w środek. No i dobra, to chyba byłyby wszystkie kopalnie? No chyba tak, to będzie za mało żelaza. Czym mamy na przykład na wyspie Darwil żelazo? Mamy jedno i 3 węgla, można o tym pomyśleć. Na wyspie Frost Harbor mamy też jedno, a na wyspie Ellenville mamy 2. Dobra, to może tutaj. Bardzo niezadowoleni ludzie. Na pewno chcą karczmy. Tak. Tak. I mamy trochę ludzi. Możemy zrobić sobie kopalnię żelaza w takim razie. Tutaj idzie 50, więc obydwie kopalnie. Nie mamy drewna na zrobienie mostu. No i znowu jakieś groźby. No zapłacimy. Coraz mniej pieniędzy mamy. Ale ja postanowiłam zrobić w ogóle tutaj tartaki. Jednak trzeba. Przynajmniej 2. Dobra, to chwilę poczekamy z tym żelazem. No ale nie wygląda to za dobrze. Dobra, teraz pokazuję, że mamy żelaza plus 2. Mamy węgla za mało, ale to nie jest problem, bo do węgla wcale nie potrzebujemy kopalni. Wystarczy mielerz. Także gdzieś wstawmy. Takie ze 2 mielerze. I możemy zrobić w sumie tutaj magazyn. Na pewno się przyda w tej okolicy. Dobra, chyba będzie to jakoś działać. I jeszcze ostatni rzut oka na produkcję. No i widzę, że mamy na przykład za mało mosiądzu albo za mało szkła. Tego się nie spodziewałam. Może po prostu na przykład taką produkcję mosiądzu przeniosę tutaj, do tej strefy z elektrycznością. Beryl wykupuje udział na wyspie Ellenville. Dobra, tutaj niech będzie to. I szkło, tak? Ellenville. Tracimy pieniądze. No jest problem z tymi produkcjami przede wszystkim. Zniszczę to, nie wiem czy cokolwiek to zmieni. Może mamy problem z jakąś potrzebą ludności. Z puszkami jest problem. I z rumem, właśnie, prawdopodobnie za mało rumu robimy już. Bo trzeba nam 14, a robimy ile? A robimy tylko plus 5. No nie ma szans, żeby to wystarczyło. Zróbmy kolejne pola trzciny cukrowej przy haciendzie, bo jeszcze mamy na to miejsce. Zróbmy w okolicy magazyn. I jeszcze jedno pole. I nawet zmieścimy więcej. No i brakuje nam destylarni rumu i zróbmy też 3. Ja nie pamiętam w jakim tempie to się robi. Zobaczmy na statystyki, to na pewno nam pomoże. W tej chwili trzciny cukrowej mamy na 0, więc tu jest ok. A jeśli chodzi o rum, będzie plus 11, więc to jest jeszcze mało. Rum zaczyna być problematyczny. Pytanie, co możemy zrobić, by taki rum móc kupować na przykład?
To zrobię oczywiście jeszcze przynajmniej dwa pola. Kolejną destylarnię, a nawet dwie, może już tutaj przy tym magazynie. I nie mamy pieniędzy. Pytanie, co możemy zrobić, czy jakąś produkcję możemy na przykład wyłączyć w tym przypadku. Na przykład glinę, cegły. Cała reszta tutaj jest potrzebna. Lećmy do Crown Falls. Na pewno tam można zrobić jeszcze jakieś porządki, jeśli chodzi o produkcję. Produkujemy w tej chwili za dużo ryb na przykład. Nie ma jakiegoś święta, nie ma. Produkujemy za dużo alkoholu, za dużo ubrań, za dużo kiełbasek. Sir Archibald, pożycza ci 25 tysięcy, wow. Za dużo na pewno tego mydła robimy też. Czyli tak, mydło, nie. I dwie wytwórnie łoju. Znaczy na pewno pomogą nam też upgrade'y. Spróbujmy coś z tym zrobić. Fajnie byłoby wybudować, mamy troszkę pieniędzy, wybuduję chociaż szkołę. Zrobię kilka upgrade'ów tutaj. Jeszcze. Nawet możemy kościół, dobra. To ci ludzie będą bardziej zadowoleni. Zróbmy więcej robotników też tutaj. Rzemieślników teraz. Najlepiej w tej okolicy. A z upgrade'em rzemieślników jest problem taki, że nie mamy konserw, jest ich za mało. I byłoby nas stać na polepszenie tej produkcji, o to jest pytanie. Niestety potrzebujemy więcej też kuchni, a to wszystko jest bardzo drogie. No pasowałoby też na przykład wybudować kolejne domy. Może tak zróbmy. Gazeta, ale widzę w ogóle, że już jest lepsza sytuacja. Ojejku, i teraz o to jest pytanie. Czy po prostu wziąć propagandę oszczędność? Jak mamy takie problemy? Bo im więcej produkcji, to tym więcej pieniędzy wydajemy. Może być wtedy jakiś bunt, zamieszki, no ale policję mamy, tak? Jest też opcja taka, by dać po prostu propaganda, stan wojenny i w ogóle się wtedy ustawimy. Ale ja chyba zostawię z czymś takim. Spróbujmy. No i teraz, moi drodzy, jak wróciliśmy do tej propagandy, to zobaczmy, jak to wygląda. I na pewno mamy teraz wszystkiego na plusie. No nie mamy. I ja już tych statystyk nie rozumiem. Ale mamy dobry zarobek chociaż, więc myślę, że teraz popracuję nad tymi konserwami. Aha, więcej domów. To jest ważne, żeby mieć więcej domów. No i tak sobie patrzę, gdybyśmy chcieli kupować rum, to musimy mieć 18 aktywnych kontraktów, więc nie ma szans. Musimy zwozić po prostu mnóstwo rumu. Tu wygląda na to, że się teraz samo wszystko unormowało. Wróćmy do tych konserw, bo troszkę pieniędzy mamy. Musimy zadbać o te potrzeby. Chciałabym to jakoś podłączyć do prądu, ale nie wiem, czy dam radę. Tutaj w sumie ta elektrownia ma duży zasięg. Ja chyba po prostu dorzucę tutaj maksymalnie dużo tych wszystkich produkcji. I nie ma znaczenia, że tutaj mamy stalownię, która zanieczyszcza, a obok zrobimy sobie na przykład kuchnię. Weźmy chociażby te fabryki konserw. To już dużo pomoże. Kolejne magazyny na pewno się też przydadzą.
No i spróbujmy też tę kuchnię przenieść tutaj. No i jak to teraz wygląda? Na pewno lepiej. Plus jeden, jeśli chodzi o konserwy, a jeśli chodzi o gulasz, no, na zero. No i pytanie jest moje takie, ile teraz potrzebujemy mięsa i papryki? 4. Ja wiem, że dorabiałam tam więcej produkcji, ale nie pamiętam dokładnie, ile produkujemy. 3. Czyli jeszcze. Magazyn pewnie by się przydał. No i teraz już jest produkcja 4, więc idealnie. Jakoś to będzie, nie? No i jeszcze musimy wrócić do roomu. 15 potrzebujemy. I w sumie, tak sobie myślę, że skoro tego roomu tak dużo potrzebujemy, to warto byłoby wysłać po prostu Puerto Invicto. Przypisać do tego szlaku handlowego. I tutaj mamy room. Franklinem. Dodajmy Puerto In... W ogóle gdzie jest Franklin w tej chwili? Nie ma go na przylądku, więc pewnie jest gdzieś w Nowym Świecie. Super, idealnie. Puerto Invicto i możemy w tym momencie dopisać jeszcze 2 sloty. Widzimy, że mamy pełny magazyn. I to chyba znak, żeby powiększyć magazyny tam. I tak naprawdę Franklina będzie można usunąć z tego szlaku, ale myślę, że poczekamy, aż dopłynie na miejsce. Akceptuj zmiany. Kolejny krążownik niech dołączy tutaj. O, przyjechały nasze kawy i kauczuk. No, moglibyśmy zacząć robić bicykle. No i jeśli mamy odpowiednie zasoby, to możemy robić kolejne. I statek towarowy, i krążownik. Wszystko się przyda. Można zacząć myśleć o sprzedaniu na przykład tych fregat, bo one są już zbyt słabe. No i komu moglibyśmy sprzedać? Artur znowu wykupuje udział. Nie, zaraz tam zwrócimy, ale myślę, że tak. Niech te dwie fregaty popłyną do Starego Świata, do Królowej i tam sprzedamy je. Widzę, że statki czekają w kolejce, by się dostać do faktorii, więc możemy wykorzystać nasze doki i dobudować coś. No i będzie to Pirs. I możemy go sobie tutaj gdzieś dać. Na przykład tutaj na końcu. Teraz statki będą się mogły ładować też tutaj. Rzemieślnicy zadowoleni? Tak, w pełni zadowoleni. Możemy mieć więcej inżynierów w takim razie. No to może tutaj i tutaj. Dobrze wyglądają te liczby i dobrze wygląda ta liczba. Wróćmy do roomu. No niestety po drodze wypadły pewne rzeczy, których się nie spodziewałam, że w tym odcinku będę robić. Ale tak to jest, Fanno. Mamy mało pracowników. Doróbmy domy zwykłe tutaj. Ja tutaj też na razie się nie staram w Manoli, ale pewnego dnia przyjdę tutaj z pełnym skupieniem i zrobię upiększenie. Dobra, roomu mamy robić 15. Ile go w końcu robimy? Aha, pełny skład. Doróbmy skład. Albo i 2. Ten magazyn jest przeciążony i doróbmy kolejny tutaj. To pole sobie usuniemy, naprawimy zaraz, które to było to. A magazyn wstawi się tutaj. No i zobaczmy. Mamy w tej chwili plus 11, ale z możliwością na plus 13. Chyba jest, tak, Dzień Pamięci. I tutaj siła robocza plus 15%, wydajność plus 300%. A, uzbrojenie. Aha, czyli to nie wpływa chyba na wydajność naszych tych budynków na przykład. Tak, one robią na 100%. I to też. Dobra, to chyba roomu w końcu robimy odpowiednią ilość. Chyba w takim razie nie ma się na razie czym przejmować.
Aż mówię to w takiej niepewności. Normalnie wystarcza nam tutaj jeszcze jedzenia, wystarcza nam tych ubrań. Nie mamy co prawda kolejnych rzeczy zrobionych, ale jeszcze tym się nie będę zajmować. Uciekamy stąd, skoro jest wszystko okej. I płynie nasza bawełna, a ciekawa jestem, czy dopłynął w końcu ten z rumem statek. Dobra, Franklina jeszcze nie ma na przylądku, jest w Nowym Świecie. Tak, dopiero dopłynął do Manoli i się ładuje. Dobra, a Puerto Invicto... Chyba jest już gdzieś w trasie, bo nie widzę go ani tu, ani tu. No dobra, jak dopłynie Franklin, to sobie go usuniemy. Kolejna rzecz, futra. Tworzymy ich za mało. Ale to chyba jest problem nadal z bawełną, z którą już problemu nie powinno być. Bawełna chyba do nas płynie. Tak w tej chwili mamy jej zero. Także nic nie możemy pomóc, musimy czekać na statek. Ale tak czy siak, przenieśmy sobie te budynki do naszej elektryczności. Wow, tutaj może gdzieś. I jak mamy 200% z elektrycznością, to chyba nie trzeba nawet tego budynku. I to samo zróbmy z Googlami. No, fabryka okularów. Pożar. Tutaj. Zawsze jest pożar tam, gdzie nie mamy straży. Jest straż. Zmobilizujemy jeszcze jednostki. No i dobra, zróbmy jeszcze straż gdzieś tutaj. Tak na przyszłość. No i uff, wydaje mi się, że sytuacja jest w miarę stabilna. Chciałabym wybudować hotel. O ile mnie stać? 30 tysięcy. Stać. I też mamy wszystkie potrzebne zasoby. Zróbmy to, bo mamy zadanie, tak? Zbuduj hotel i przystanki. Dobra, najpierw hotel. Brakuje przystanku. Turystka pragnie zarezerwować pokój w twoim hotelu. Umieść przystanki autobusowe tak, by hotel i kotwicowisko turystyczne znalazły się w ich promieniu wpływu. Turyści tutaj. Czyli jeden musi być na przykład tutaj lub tutaj, nie przeszkadzałoby, ale zróbmy bezpośrednio, bo to też wtedy wpłynie na nasze muzeum. I kolejne chyba wystarczy, jak będzie tutaj ten przystanek. Zobaczmy, czy one, bo te zasięgi muszą wpływać na siebie. Pożar został ugaszony, ale są straty. Turystka jest zachwycona nowymi możliwościami, jakie otwiera przed nią istnienie sieci autobusów. Wybierz przystanek autobusowy, by zobaczyć jego promień wpływu oraz zasięg sieciowy. No i tak, okrąg wokół przystanku autobusowego informuje o tym, które budynki znajdują się w jego promieniu wpływu, czyli te wszystkie tutaj. Zielona nakładka z ulicami pomoże ci ocenić, gdzie postawić pośrednie przystanki autobusowe. Tak, no to one na pewno mają ze sobą połączenie. Super, o to chodziło. Dwa przystanki autobusowe są połączone tylko wtedy, gdy ich zielone nakładki z ulicami nachodzą na siebie. Turystka chciałaby, by powstał teatr rozmaitości, do którego da się dojechać autobusem. Okej, mamy. Tylko nie mamy przystanku. No i tu zaczyna się nasza przygoda z naszym dekorowaniem. Pamiętaj, że aby połączyć Teatr Rozmaitości ze wszystkimi hotelami, możesz potrzebować wielu przystanków autobusowych. Upewnij się, że zielone nakładki z ulicami wszystkich przystanków autobusowych nakładają się. Okej, to zrobimy właśnie w międzyczasie. Potrzebujemy więcej przestrzeni w tej okolicy po to, by wstawić chociażby ten przystanek. No i dobra, ja teraz spędzę trochę czasu na zmianie wizerunku tego miasta, a to oznacza dla was timelapse. Do zobaczenia za jakiś czas.